Wznawiam obrady 61. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Łuków za 2021 rok. Szanowni Państwo, absolutorium jest sformalizowanym sposobem kontroli i oceny wykonania budżetu dokonywanej przez Radę, opierającej się na kryterium legalności, celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Jako przewodniczący Rady stwierdzam, że zostały dochowane wszelkie terminy i wymogi formalno-prawne, które dziś dają Wysokiej Radzie możliwość podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium. Pan burmistrz przedstawił Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe w ustawowym terminie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałą z dnia 6 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniował przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok i wystąpiła z wnioskiem do Wysokiej Rady o udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium za 2021 rok. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji podpunktu 5.1, w którym Wysoka Rada zapozna się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Łuków za 2021 rok. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie opinii. Bardzo proszę. Ja poproszę panią skarbnik o informację i wprowadzenie. Dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik Barbara Leszczyńska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, zanim przejdę do uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, może kilka najważniejszych informacji na temat realizacji budżetu miasta w roku 2021. Budżet miasta na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta Łuków w dniu 17 grudnia 2020 roku. Dochody oszacowane zostały wtedy na kwotę 140 184 000 zł, natomiast wydatki na kwotę 143 551 000 zł. W wyniku zmian w trakcie roku budżet wzrósł o kwotę ponad 8 milionów zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wyniósł 148 530 000, natomiast wykonanie 152 193 000 zł. W roku 2021 miasto osiągnęło dochody ponadplanowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad plan jest niespełna 2,5 miliona zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody ponadplanowe w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. Dochody planowe również są ze sprzedaży działek i mieszkań. Jest to kwota ponad 970 tysięcy złotych. Wydatki na plan wydatków na 150 896 tysięcy złotych. Wykonanie wynosi 144 098 000 zł, to jest 95,5%. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 8 095 712 zł. Na kwotę nadwyżki składają się środki z otrzymanej w grudniu 2021 roku, a niewydatkowanej subwencji ogólnej, która zasiliła budżet miasta jako uzupełnienie dochodów roku 2021 w wysokości prawie 5 700 000 oraz ponadplanowych dochodów, o których już wcześniej mówiłam. Kwota ta została wprowadzona do budżetu roku 2022 celem wydatkowania na zadania ujęte w uchwale budżetowej.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17 305 806 zł, co stanowi 11,4% wykonanych dochodów. W roku 2021 zgodnie z planem dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 083 000 zł, co wpłynęło na obniżenie kwoty długu miasta Łuków. Najważniejszy udział w dochodach budżetu miasta stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 28% dochodów, co stanowi kwotę 42 miliony 500 tysięcy. Subwencje z budżetu państwa 21,8% dochodów z kwotą ponad 33 miliony złotych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 22,2% dochodów z kwotą 33 miliony 700 tysięcy. Podatki i opłaty lokalne 16 milionów złotych, co stanowi 10,5% ogólnej kwoty dochodów. Opłaty pobierane od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniosły 5 832 000 zł. Środki te jednak okazały się niewystarczające na pokrycie kosztów gospodarki odpadami. Z dochodów poza wpłatami od mieszkańców miasto wydało na ten cel ponad 2 miliony złotych. Może teraz kilka zdań na temat wydatków budżetu miasta. Największy udział w wydatkach budżetu miasta mają takie działy jak oświata i wychowanie, na które łącznie wydatkowano kwotę 52 miliony 650 tysięcy złotych. To jest 36,5% wydatków. Następnym działem jest to dział rodzina, 30% wszystkich wydatków z kwotą ponad 43 miliony złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 10,2% ogólnych wydatków z kwotą prawie 14,5 miliona złotych. Transport i łączność. Kwota 10 218 tysięcy, pomoc społeczna, kwota 3 234 tysiące. Ogółem wydatki majątkowe w roku 2021 wyniosły 10 276 660 zł, to jest 7% wszystkich wydatków. Na tą kwotę składają się inwestycje, które zostały zrealizowane na kwotę ponad 9 milionów złotych. W ramach tej kwoty dokonano m.in. przebudowy ulicy Laskowskiego, ulicy Kanałowej, ulicy Postewnik, przebudowy ulicy Turystycznej i Wypoczynkowej, ulicy Browarnej, Objazdowej, ulicy Zaokręgiem. Wykonano projekty na budowę ulicy Podgórnej, budowę ulic pomiędzy ulicami Bereszczakówny, Zagrodową i alejami Kaczorowskiego. Dokonano rozbudowy oświetlenia w ulicach miejskich. Zakończona została wieloletnia inwestycja, rewitalizacja zalewu Zimna Woda, o czym już wcześniej była mowa. Inwestycje finansowane były częściowo ze środków własnych, jak również ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto. Na zakupy inwestycyjne w roku 2021 wydano 146 tysięcy złotych. Miasto przekazało również dotacje inwestycyjne na kwotę 958 tysięcy 649 zł, w tym ponad 327 tysięcy na pomoc dla samorządu województwa lubelskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Świderskiej. Ponad 500 tysięcy dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych i gazowych w mieszkaniach przy ulicy Sosnowej i Żelechowskiej oraz na utwardzenie nawierzchni targowiska. 130 tysięcy
są to dotacje na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W roku 2021 przekazano także dotacje na funkcjonowanie Łukowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 170 000 zł oraz Biblioteki Miejskiej w wysokości 950 417 zł, z czego 849 ze środków własnych, natomiast 101 tysięcy z dotacji ze Starostwa Powiatowego. Kwotę ponad 178 tysięcy przekazano jako pomoc dla Starostwa Powiatowego na organizację publicznego transportu. W roku 2021 przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miasta, uczniowskich klubów sportowych. Ogólna kwota przekazana dla tych organizacji wyniosła 636 tysięcy złotych. Jednostki te realizowały zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury i sztuki, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwotę ponad 20 tysięcy złotych przekazano jako dotację dla rodzinnych ogródków działkowych na modernizację infrastruktury ogrodowej. Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w roku 2021 stanowiły kwotę 52 650 000 zł, to jest 36,5% ogółu wydatków. Na kwotę tą składa się subwencja oświatowa w wysokości ponad 25 milionów złotych, która pokrywa wydatki na oświatę w 49%. Dotacja na wychowanie przedszkolne 1,5 miliona złotych, to stanowi 3% wydatków na oświatę. Środki zewnętrzne pozyskane przez miasto, kwota 2 859 tysięcy, 5,4% wydatków na oświatę. I środki własne z budżetu miasta, które stanowią kwotę ponad 22 miliony złotych, to jest 42,5% wydatków na oświatę. To proszę Państwa, tak w kilku zdaniach, jeżeli chodzi o realizację budżetu w roku 2021, natomiast szczegółowe dane znajdują się w bardzo obszernym sprawozdaniu z realizacji budżetu. Po przeanalizowaniu przedłożonych przez burmistrza miasta Łuków sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach Adam Błaszko, przewodniczący, Jolanta Irobi, członek, Mirosława Strzemecka, członek, postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone przez burmistrza miasta Łuków sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Przechodzimy do realizacji podpunktu 5.5. Dyskusja. Dziękuję pani skarbnik za konkretne przedstawienie stanu finansów naszego miasta. Ja bym chciał się zapytać pana burmistrza, jeśli pan burmistrz zechciałby odpowiedzieć, ile procentowo wynosi realizacja budżetu inwestycyjnego za 2021 rok? Państwo przewodniczący, państwo radni, wybrzmiało podczas dyskusji na temat raportu, to jest ponad 70%, ale dokładna 74%. 74% taki jest poziom realizacji inwestycji. Dlaczego nie więcej? Między innymi wpływ na to ma fakt, że na przykład duża inwestycja pod nazwą modernizacja oświetlenia na energooszczędny etap drugi nie została zamknięta. Wprawdzie oświetlenie już sobie od jesieni jasno świeci, a mimo to jeszcze to zadanie na przykład nie zostało zamknięte i to jakby powoduje obniżenie poziomu realizacji inwestycji. Panie burmistrzu, rozumiem, że to było tylko ta jedna przyczyna, że ten tak naprawdę chyba państwo się ze mną zgodzicie, tak niskiego procentowego wskaźnika chyba jeszcze w naszym mieście nie było.
Proszę bardzo. Było. W 2020 roku na przykład był niższy poziom realizacji inwestycji i wtedy podano jako powód nieprzyznania wotum dla burmistrza, a w kolejnym roku, kiedy był poziom realizacji powyżej 90%, to wówczas w ogóle na ten temat dyskusji nie było. Także to jest kwestia oceny i optyki, na co się chce zwrócić uwagę, a na co się nie chce zwrócić uwagi. Bardzo jeszcze zadałem panie burmistrzu pytanie, czy to była jedyna przyczyna tak niskiego wskaźnika? Jeszcze cały czas, nie wiem, czy do tej chwili jeszcze mamy, czy nie, był taki program Ekoenergia w mieście Łuków. Również wpływ na, tak jest dokładnie, Ekoenergia w mieście Łuków, to jest kwota 1 220 000. To jest to zadanie, które planowaliśmy kiedyś pierwotnie realizować w ramach regionalnego programu operacyjnego w ramach poprzedniej perspektywy do 2020 roku. Również na to wpłynęło brak rozstrzygnięć, jeśli chodzi o projektowanie ulic. To zadanie było powierzone Zarządowi Dróg Miejskich i jak Państwo pamiętacie, nie udało się pomimo 3 przetargów w ciągu roku zrealizowanych wyłonić wykonawcy na wykonanie dokumentacji ulicy Bartni, Kondrackiego, ulicy Źródlanej. I to summa summarum też obciążyło ten wynik. W tym momencie te dokumentacje, tak jak też już zapewne Państwo wiecie, są realizowane, zostały podpisane umowy, nawet już jesteśmy po spotkaniach z mieszkańcami. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę osób, które zgłaszają się do dyskusji. Zatem, Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji podpunktu 5.7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Łuków za 2021 rok. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Łuków za 2021 rok. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 15 radnych było za, 3 radnych się wstrzymało. Szanowni Państwo, stwierdzam, że warunek bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu nad absolutorium został spełniony. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Łuków za 2021 rok. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 58 sesji Rady Miasta. Bardzo proszę panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieszkańcy naszego miasta. Zacznę od informacji z Wydziału Edukacji. 17 maja otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie finansowe ze środków Funduszy Pomocy w kwocie 86 895 zł. Są to pieniądze przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Chodzi oczywiście o uciekinierów przed wojną. I kolejna informacja. W związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia na poziomie 4,4% w okresie od 1 maja do końca bieżącego roku miasto otrzymało zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 825 480 zł. I jeszcze jedna informacja z tego wydziału. 14 czerwca odbyły się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 7. Jeśli chodzi o postępowanie konkursowe w przypadku Szkoły nr 3, od 1 września to zadanie zostanie powierzone pani Małgorzacie Ławeckiej na okres 5 lat. Jeśli chodzi o Przedszkole Miejskie nr 7, konkurs nie został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka. W toku podjętych działań komisja stwierdziła o tym, że jest jeden błąd proceduralny, brakuje, krótko mówiąc, jednego dokumentu, jednego oświadczenia i kandydatka nie została dopuszczona do kolejnego etapu postępowania konkursowego.
15 czerwca, czyli bezpośrednio następnego dnia, został ponownie ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora miejskiego przedszkola miejskiego numer 7. Samodzielne stanowisko do spraw kultury i sportu. Zakończyła się procedura przyznawania stypendiów artystycznych. Jednorazowe stypendia w wysokości 2000 zł otrzymało 10 osób. Szczegółowa lista została opublikowana na stronie internetowej naszego miasta. Kolejna informacja dotycząca zamówień publicznych. W okresie międzysesyjnym w dziale zamówień publicznych były realizowane następujące zadania. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina. Zamówienie również dotyczące inwestycji na placu Narutowicza. Tak jak Państwu informowałem w pierwotnym ogłoszeniu konkursu, nie konkursu, przetargu, nie znalazł się żaden oferent, który chciałby to zadanie wykonać. W wyniku tego przysługuje nam prawo zlecenia tego zadania z wolnej ręki i to się udało. Została wybrana firma, która zaakceptowała warunki tego zadania. Doszło już do podpisania umowy. Będę o tym mówił w dalszej części przy dziale inwestycji. Kolejna informacja dotycząca zamówień publicznych. W okresie międzysesyjnym w tym wydziale prowadzone było postępowanie dotyczące budowy tężni solankowej. Kolejne zamówienie, budowa i oświetlenie boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej nr 2. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowo-widowiskowego przy ulicy Warszawskiej. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Unitów Podlaskich oraz zorganizowanie kolonii letnich z programem rekreacyjno-sportowym dla dzieci w wieku młodzieży w wieku 9-15 lat z miejskiej świetlicy środowiskowej Parasol. Przechodzę dalej. Informacje pochodzące z Wydziału Inwestycji. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, budowa oświetlenia do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej numer 2. 9 czerwca została podpisana umowa z firmą Faspol na wykonanie tego zadania. Przewidywany termin koniec sierpnia tego roku. Jeśli chodzi o drugie duże zadanie, o zadanie drogowe, czyli uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Strzelniczej, teren budowy został już przekazany. Trwają obecnie prace przygotowawcze na terenie ulicy Strzelniczej. Na początku lipca wykonawca zamierza rozpocząć roboty sanitarne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Budowa siłowni zewnętrznej 3 czerwca została podpisana umowa, a już 13 czerwca dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. W wyniku tego na tym terenie, na terenie naszego osiedla pojawiło się 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń oraz została wykonana nawierzchnia z trawy, z rolki, montaż urządzeń komunalnych, to jest ławek i śmietniczek. Całość tego zadania to kwota 59 286 złotych. Trwają prace projektowe związane z dokumentacją techniczną dla ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 807 ulica Żelechowska. 24 czerwca projektant uzyskał pozytywne uzgodnienia u zarządcy drogi, czyli w drogach wojewódzkich. Budowa ulicy Królik w Łukowie w związku z odwołaniami od wydanej decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji drogowej. Ta sprawa została skierowana do wojewody lubelskiego. Mam nadzieję, że decyzja starostwa zostanie w tym względzie utrzymana, a te odwołania zostaną oddalone. Jeśli chodzi o opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Brzozowej, to 14 czerwca doszło do zaprezentowania przez projektantów rozwiązań projektowych dla
wyżej wymienionej ulicy. Mieszkańcy mogli się zapoznać z tym dokumentem. Jest on cały czas również widoczny na naszej stronie internetowej. Do 28 czerwca czekamy na ewentualne uwagi. Wiem, że takie uwagi wpłynęły. Będziemy rozmawiać z wykonawcą tego zadania i odniesiemy się w najbliższym czasie do proponowanych zmian, proponowanych przez mieszkańców, a termin realizacji tego zadania to 28 listopada tego roku. Kolejne duże zadanie, budowa ulic pomiędzy ulicami Wereszcza-Kówny, Zagrodową, alejami Kaczorowskiego w Łukowie. Mamy już prawomocną decyzję pozwolenia na budowę i mamy również finansowanie tego zadania. Łączna wartość tego zadania to jest około 5 milionów złotych. Kolejne dwa zadania drogowe, ulica Cmentarna i ulica Spokojna. Został przekazany plac budowy firmie Strabag, która będzie wykonywać te prace. Firma wykonała już czynności przygotowawcze. Pod koniec czerwca przystąpi do rozpoczęcia tych prac. Termin zakończenia tego zadania to 7 października. Firma deklaruje, że zechce to zadanie wykonać w terminie do połowy sierpnia, tak żeby już na odpust Świętego Rocha było tam po inwestycji, żeby ta inwestycja została zakończona. I drugie zadanie, które na terenie naszego miasta będzie wykonywać ta firma, to remont ulicy Dmocha i ulicy Kościelnej. Również tutaj doszło do przekazania placu budowy. Tutaj zadanie jest nieco bardziej skomplikowane, jest większy zakres, bo również ta firma będzie wykonywała na zlecenie PUIK-u remont, a w zasadzie wybudowanie nowego wodociągu. I tutaj ten termin zadeklarowany przez firmę wynika z warunków umowy, to jest 16 listopada. Pomimo, że są to dwa zadania realizowane przez tę samą firmę, to mamy deklarację, że te zadania będą mogły być realizowane niezależnie od siebie, czyli dwie niezależne ekipy będą to zadanie wykonywały. Zagospodarowanie terenu placu Narutowicza, tak jak Państwa informowałem, w pierwotnym terminie, kiedy został ogłoszony przetarg, nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie tego zadania, co pozwala nam na zawarcie umowy z tak zwanej wolnej ręki. I doszło do podpisania takiej umowy. Została wyłoniona firma, tylko za chwileczkę, zaraz Państwu powiem, jaka firma będzie wykonywała to zadanie. Piotr Lesiński, Centrum Kamienia Dąbrówka, Tumlin, Dąbrówka, Zagnańsk, czyli województwo świętokrzyskie pod Kielcami. Mogę Państwu powiedzieć, że to firma, która w swoim portfolio ma duże inwestycje, duże realizacje, między innymi prace brukarskie przy Placu Litewskim w Lublinie, jak również taka duża inwestycja w samych Kielcach, główna ulica, taka spacerowa ulica, czyli ta słynna Sienkiewka. Tam również prace przez tą firmę były wykonywane. Mam nadzieję, że również tutaj firma, wprawdzie nie jest to duża praca, to jest robótka, można powiedzieć, z punktu widzenia tej firmy, że te prace zostaną wykonane na bardzo wysokim poziomie, także duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w kamieniu naturalnym. 21 czerwca, czyli w minionym tygodniu, nastąpiło przekazanie placu budowy. Obecny był tutaj w Łukowie właściciel, szef całej firmy. I wykonawca złożył deklarację, że w okolicach połowy lipca już tutaj rozpoczną się prace, pewne prace przygotowawcze związane z konstrukcją fundamentu pod ten pomnik pamięci Łukowian. I złożył również wykonawca taką deklarację, że na koniec lata, początek jesieni ta inwestycja powinna zostać zakończona. Jeśli chodzi o pierwszy łukowski budżet obywatelski, budowa tężni solankowej, za zgodą państwa zostało zwiększone finansowanie tego zadania, doszło do podpisania umowy i na 1 lipca zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielem firmy. To zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na 1 lipca zapowiedział tutaj swój przyjazd właściciel firmy, projektant. Dojdzie wówczas do przekazania terenu budowy.
Jeśli chodzi o opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowo-widowiskowego przy ulicy Warszawskiej, to 17 czerwca odbyło się spotkanie z architektem przy udziale przedstawicieli Rady Sportu oraz radnych miasta. Na tym spotkaniu zostały z naszej strony zaprezentowane założenia. Ten architekt wysłuchał naszych uwag, naszych oczekiwań, jeśli chodzi o stworzenie tej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. I jeszcze jedna informacja. 2 czerwca odbył się przegląd gwarancyjny na terenie zalewu Zimna Woda. Dotyczył on zakresu inwestycji zakończonej, oddanej do użytku w 2018 roku, czyli grobla, ścieżka na grobli, pomosty oraz gabiony. W tym spotkaniu oprócz pracowników urzędu ośrodka, pracowników ośrodka sportu i rekreacji, który zarządza tym terenem, uczestniczyli również panowie radni, za co bardzo serdecznie dziękuję. Uczestniczył również wykonawca i podwykonawca odpowiedzialny za wybudowanie pomostów, inspektor nadzoru. I cóż, podwykonawca w trakcie tego przeglądu gwarancyjnego oddalił się i nie wziął udziału w całym przeglądzie gwarancyjnym. Również odmówił podpisania protokołu, nie wnosząc do tego protokołu żadnych uwag. Do dzisiaj się do tego nie odniósł, natomiast chyba w wyniku tego przeglądu postanowił wymienić 3 deski i takie pismo rzeczywiście złożył, że wymienił 3, i tu użyję słowa, spróchniałe deski. 4 lata i spróchniały deski. Szanowni Państwo, kolejna informacja. Wydział Gospodarki Komunalnej. Jedna informacja dotycząca wiat przystankowych. To zadanie było w tym wydziale. Wartość najkorzystniejszej propozycji cenowej wynosiła 131 290 zł. Udało się za to wybudować 8 nowych wiat przystankowych, czyli jedna wiata to kwota 16 411 zł brutto. W ramach tego zadania oprócz dostawy również był montaż tych wiat przystankowych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Tu jedna najważniejsza informacja. 18 maja w siedzibie urzędu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o tereny pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ulica Cieszkowizna, Prusa Międzyrzecka i terenu PKP. Uwagi do projektu można było składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca i w tym wyznaczonym terminie wpłynęło 5 uwag i te uwagi zostaną rozpatrzone zarządzeniem w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Informacja z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji. W dniach 27-29 maja odbyły się mimo wszystko Dni Łukowa zorganizowane po 2-letniej przerwie. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta sesja na tej sali, która była przyczynkiem do tego, aby odznaczyć osoby, odznaczyć instytucje za zasługi dla Łukowa. W kolejnych dniach, czyli sobota i niedziela, odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, dedykowane mieszkańcom miasta, osobom przyjezdnym, gościom. 6 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami przy Małej Jedynce i kolejne w szkole podstawowej numer 3. Jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 3, to tam dyskusja skupiła się wokół projektów, koncepcji w zasadzie budowy ulicy Kondrackiego, ulicy Bartnie, ulicy Źródlanej i ulicy Brzozowej. Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie, które było na terenie tak zwanej Małej Jedynki, to tam ta dyskusja skoncentrowała się na temat
segregacji odpadów na terenach osiedli, szczególnie na terenie spółdzielni mieszkaniowej, jest to największy problem, ta niewłaściwa segregacja. Również były osoby z ulicy Łapigus i zabierały głos w sprawie braku chodnika na ulicy Łapigus, ale tu jest światło w tunelu i mam nadzieję, że w perspektywie 2, maksymalnie 3 lat taki chodnik na ulicy Łapigus w końcu pojawi się, epokowe wydarzenie, będzie chodnik na takiej ważnej drodze. Również pojawiły się głosy dotyczące rozszerzenia komunikacji miejskiej na ulicę w obrębie osiedla Nowy Łuków. Pojawili się również mieszkańcy nowo powstającego osiedla z pytaniami dotyczącymi realizacji inwestycji drogowych. Dla nich były dobre informacje przekazywane, a mianowicie związane z tym, że już w tym roku ta inwestycja, mam nadzieję, że zostanie rozpoczęta. Szanowni Państwo, z mojej strony tyle. Jeśli Państwo do przedstawionego sprawozdania z okresu międzysesyjnego macie pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za wystąpienie. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy o głos poprosił pan radny Leonard Baranowski. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam pytanie tutaj do placu Nortowicza. Jak to będzie wyglądać? Będzie piękny krzyż, piękny pomnik, a dalej będą rozwalające się kamienie na murku? To jest jedno pytanie. Czy pan burmistrz myśli z tym coś zrobić? I drugie pytanie. Tyle razy było mówione, że będziemy powiadomieni, co się dzieje z inwestycją sala na dworcu. Czego to w sprawozdaniu pana burmistrza nie ma? Jeżeli pan burmistrz mógłby przedstawić, co się z tym dzieje, to bardzo proszę. Plac Narutowicza planujemy to w ten sposób. Ja to tak widzę, że w momencie, kiedy firma, z którą podpisaliśmy umowę na wykonanie tych dwóch elementów na placu, wykona swoje zadanie, to jeżeli pogoda jeszcze na jesieni pozwoli, to chciałbym, żeby doszło do rozebrania tego elementu, tego murku przed dębem, przed tym szlachetnym i pięknym dębem, i powiększenia tej powierzchni biologicznie czynnej o 6 metrów w kierunku do naszej kolegiaty, a teren, przestrzeń wokół krzyża misyjnego będzie wyłożona kostką. Czyli z jednej strony powiększy się teren zielony, a z drugiej strony zostanie uporządkowany teren wokół krzyża. Tyle jest zaplanowane w ramach tego budżetu, w ramach tych pieniędzy, które są zabezpieczone. Wykonawca tego zadania również stwierdził, że ten murek wokół tego nowego pomnika pamięci Łukowian również trzeba będzie rozebrać i wokół zniwelować tą glebę. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, czyli stacja PKP, jest z nami pan dyrektor i jeśli jak trzeba, to już pan dyrektor może teraz odpowiedzieć. Rzeczywiście na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź z PKP i pan dyrektor jest przygotowany, rozumiem, i odpowie panu radnemu. W tej chwili właściwie to stoimy już teraz tylko i wyłącznie przed taką sytuacją, że musimy się zwrócić do szanownych państwa radnych z zapytaniem, czy zgodzicie się państwo na podpisanie takiej umowy, która będzie zawierała nie tylko kwestie czynszu, czy też warunków 15-letniego wynajmu tej sali, ale również kwestie doposażenia, bo to są środki, jeśli chodzi o doposażenie, są to zdecydowanie przekraczające możliwości Łukowskiego Ośrodka Kultury. Stąd też będzie na pewno niezbędna decyzja państwa. I z taką projektem takiej uchwały myślę, że zwrócimy się, no, najpóźniej to będzie na najbliższej sesji, być może będzie wcześniej, to już do pana burmistrza należy ta decyzja i do państwa, czy rzeczywiście na przykład byłaby możliwość jakiejś nadzwyczajnej rady w tym względzie. Ja jestem oczywiście otwarty na wszystkie pytania co do szczegółów i bardzo chętnie spotkam się z każdym, czy z klubem, czy z każdym z państwa radnych oddzielnie po to, żeby przedstawić, jak dokładnie wygląda kwestia warunków tejże umowy, długości trwania, kosztów i tak dalej. Myślę, że to są już kwestie tak szczegółowe i długie i ważne do wytłumaczenia, że wymagałyby tutaj spotkania już bezpośredniego z państwem. Ja mam taką propozycję, że jestem gotów na takie spotkanie.
Bardzo dziękuję panu doktorowi. Proszę bardzo, pan radny Leonard Baranowski. Rozumiem, że chodzi o pieniądze na krzesła, tak, panie dyrektorze? Nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o krzesła, bo jeśli chodzi o kwestię, to znaczy ja tutaj jedną rzecz, którą taką bardzo ważną muszę wytłumaczyć. Dzisiaj jesteśmy, mamy pełny przygotowany projekt architektoniczny i wykonawczy, to znaczy PKP ma przygotowany ten projekt. Brakuje w tym projekcie tak zwanego takiego ostatecznego, to co się nazywa tak zwanym projektem techniki scenicznej, w którym dopiero zostanie określone ostatecznie, czy rzeczywiście te fotele będą leżały po naszej stronie, bo to musi po prostu architekt, specjalista zakwalifikować. Czy jest to wyposażenie ruchome, czy też nie. W naszej ocenie jest nieruchome, bo nie można tego zdemontować, wynieść i zabrać z sobą. I takie jest chyba zdanie też i specjalistów. No ale no, trochę PKP się nam tutaj upiera i próbuje różne wrzutki robić i trochę zmieniać zdanie. Ale tak czy inaczej, my przedstawimy, jeśli chodzi o projekt uchwały, koszt wyposażenia to jest również to, co nazywamy urządzeniami peryferyjnymi. Głośniki, oświetlenie, kurtyna, tego typu rzeczy, które są rzeczywiście rzeczami ruchomymi i które PKP, opierając się na przepisach prawa o zamówieniach publicznych i prawa budowlanego, twierdzi, że po prostu w przypadku, kiedy byśmy wypowiedzieli tę umowę, możemy to po prostu z sobą zabrać. Natomiast jak jeszcze uzupełnię z tym oświetleniem i nagłośnieniem, panie dyrektorze, tak się proszę nie rozpędzać, bo bądź co bądź mamy trochę naszego wyposażenia i jak będzie trzeba, to sposobem gospodarczym po prostu przeniesiemy to nagłośnienie i to oświetlenie, które mamy do łoku tam i koniec, kropka. Dziękuję bardzo panu za wypowiedź. Mam pytanie skierowane do pana burmistrza, ale pewnie pan dyrektor może odpowiedzieć. Jakie w przybliżeniu, czy zna koszty wyposażenia tej sali? Bo mówię o kosztach jakichś, że Rada musi zdecydować. Mówimy tutaj o kosztach i uznaniu, czy fotele, te fotele na widowni, czy to jest element ruchomy, czy to jest element stały. I to, jeśli chodzi o fotele, mówimy tutaj o kwocie rzędu około 300 tysięcy, co najmniej 300 tysięcy złotych brutto. Szanowni Państwo, mnie zaintrygowała cyfra 3. W nawiązaniu do liczby trzech desek wymienionych na głównym pomoście. Chciałem zapytać, czy w tym protokole było ściśle określone, że na przykład trzeba trzy deski już na teraz, bo są spróchniałe. Czy opisano to ogólnie jako stan bardzo, powiedzmy, złej kondycji w większości głównego pomostu? Bo w mojej ocenie, jak na tak krótki okres użytkowania, to prędzej trzy to mogłyby deski zostać, aniżeli być tylko trzy wymienione. Skąd w ogóle chciałbym tak więcej szczegółów poznać z tego spotkania nad zalewem, z tej całego komisji, tak? Żebym wiedział, jak się ustosunkować, bo ja widziałem te słownie trzy deski wymienione i faktycznie wyglądają dobrze. Ale oprócz tych trzech desek nowych, ładnych, dookoła, wokół są wystające i naprawdę takie, które mieć miejsca nie powinny. Dziękuję. To ja się odniosę. Te trzy, które dzisiaj wyglądają ładnie, to wyglądają dlatego, że zostały wymienione na takie, które stanowiłyby potencjalne pewne zagrożenia. One po prostu były spróchniałe, tam były dziury, można było... Przecież po pomostach czasem chodzi się bez butów, bez klapek, więc po prostu one zagrażały bezpieczeństwu i przynajmniej te trzy zostały wymienione. No ja nie jestem aż takim pesymistą, że tylko trzy mogą stamtąd zostać, ale też nie jestem optymistą. Na tym przeglądzie wyraźnie wskazaliśmy i określiliśmy z jednej strony nasze uwagi dotyczące raz, bardzo niskiej jakości materiału, dwa, bardzo niskiej jakości wykonania tych pomostów, jak również tych gabionów. Również zgłosiliśmy te uwagi dotyczące montażu połączeń za pomocą wkrętów. Te uwagi zostały, tak jak powiedziałem, zawarte w tym protokole. Protokół jest dostępny. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać. Również zażądaliśmy od realizatora tego zadania, żeby udokumentował właściwymi dokumentami jakość użytego materiału. Czekamy na odpowiedź i w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, będziemy podejmować kolejne działania.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj jeszcze, bo jeszcze jest czas gwarancji, jest to problem nasz, ale również problem wykonawcy i podwykonawcy. Natomiast przyjdzie taki czas, że my sami zostaniemy z tym problemem, jeżeli tego tematu i tej sprawy nie rozwiążemy. A ja tak tej sprawy nie zostawię. Chciałbym serdecznie podziękować objęcia stanowiska dyrektora pani Małgorzacie. Mam nadzieję, że będzie się realizowała i życzę dużo zdrowia i siły do realizacji zamierzeń swoich zawodowych. Ja mam tylko też nadzieję, że wrócimy do takiej pięknej tradycji, że dyrektorzy będą przedstawiani radni na sesji Rady Miasta, gdzie moglibyśmy osobiście poznać i pogratulować tym osobom. Cieszę się i gratuluję także tym 10 osobom, którym przyznano stypendia artystyczne. Cieszę się, że aż tylu artystów i aż tylu mamy i mam nadzieję, że będziemy mieć coraz więcej i te stypendia będą motywować nasze dzieci i młodzież łukowską do tego, żeby się rozwijać artystycznie i nie tylko. Cieszę się także, że nie potwierdził się sceptycyzm pana burmistrza wyrażany publicznie i zgłosił się wykonawca i to nie jeden chcący zrealizować wizualizację terenów sportowych przy ulicy Warszawskiej 15. Dziękuję panie burmistrzu, że zaprosił mnie pan przez osobę naczelnika Wydziału Inwestycji do tego, abym mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, które miało miejsce kilka albo kilkanaście dni temu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosił w kolejności pan radny Ryszard Smolarz. Bardzo proszę panie radny. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja wrócę do tego tematu zalewu. Byłem w tej grupie, która technicznie odbierała ten pomost i niestety to nie są 3 deski. Tych desek, jak mówi pan dyrektor, jest około 150. I teraz proszę sobie wyobrazić, jest pewien, już jest sezon otwarty. Jak coś się komuś stanie w tym przypadku, a wiecie państwo, no nieszczęście jest niedużo. Kto będzie odpowiadał? Druga sprawa. Na tych, nazwijmy to, schodkach drewnianych, kiedy jest temperatura taka jak w tej chwili, wypływa żywica. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś tam siądzie w jasnym stroju na tą ławeczkę, nazwijmy to ławeczką, i nie będzie mógł stać, ponieważ cała część dolna ciała będzie w żywicy. Mówimy o tym już nie od dzisiaj. Rok temu mówiłem o tym samym. Nawet sugerowałem, żeby te ławki obić jakimś takim, nie wiem, jakimś materiałem, jak się robi sztuczną trawę, coś koło tego w tym miejscu. Żeby to było bezpieczne. Bo proszę państwa, no jest fajne miejsce, jest gdzie pójść, jest co zwiedzać, jest co robić, ale siąść w tym miejscu jest niebezpieczne. I tutaj jeszcze mam taką sprawę, jeśli pan mi pozwoli, do pana dyrektora Swarka. Panie dyrektorze, czy jest pan pewien, że pan będzie miał obłożenie, jeśli rada się zgodzi, żeby ten teren dworca PKP zagospodarować? To jest daleko od centrum miasta. Parking jest tam. Każdy widzi, jaki on jest. Zapuszczony, brudny. I żeby najpierw tam było coś ciekawego, najpierw trzeba zrobić porządek z otoczeniem. Ja wiem, że jest to teren czasami PKP, a PKP jest to państwo w państwie, niestety. Ale panie burmistrzu, pan jest gospodarzem tego miasta. Pan powinien o ten temat jakoś zabiegać. Już nie mówię o tych schodkach nieszczęsnych na poszczególne perony, bo to już jest karygodne. Ale nie wiem, czy będzie możliwość, jeśli oczywiście zgodzimy się, żeby jakieś były występy czy koncerty, żeby tam mieszkańcy miasta zapełnili tę salę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo proszę. Ja myślę, że wydarzenia kulturalne, biletowane wydarzenia, dobre wydarzenia kulturalne są w stanie zgromadzić 250-300 osób w naszym mieście. To nie jest problem. I widzimy to po różnych wydarzeniach, gdzie czasem z tymi wydarzeniami musimy po prostu przejść na inną salę, na przykład do pierwszego liceum. I tam nie ma problemu z frekwencją. Jeżeli jest zaproponowane coś naprawdę przyzwoitego, dobrego, na wysokim poziomie, to
i ten odbiorca, i ten widz w naszym mieście się znajdzie. Natomiast co do lokalizacji, to uważam, że chociażby ta komunikacja, która działa, no to jest ta wartość. Dzięki temu możemy tam dzisiaj dojechać. A co do terenu wokół tej stacji, to ja wierzę bardzo mocno w to, że jeżeli kolej podejmie działania zmierzające do remontu całego dworca, to te działania również pójdą w kierunku remontu terenu wokół. Zresztą sam z taką propozycją albo przejęcia tego gruntu na początek, na ten moment rozmawiamy o przejęciu ewentualnie tego gruntu, a jeśli nie, to przynajmniej w jakimś zakresie, żeby miasto, mając na uwadze to, co pan powiedział, że w końcu jestem tutaj gospodarzem całego miasta, chociaż w niektórych kwestiach jakby nie chcę brać, bo nie powinienem brać odpowiedzialności, to jednak poczuwam się do tego, że rzeczywiście jeżeli kolej nie będzie w stanie tego zrobić, nie będzie chciała tego zrobić, to myślę, że będzie zgoda w Radzie, żeby jednak pewne fundusze wyłożyć na uporządkowanie terenu tam. Bo to jest nasza wizytówka, to nie jest wizytówka PKP w Warszawie, to znaczy może inaczej, nikt tego tak nie postrzega. Przyjeżdża do Łukowa. I jaki obraz widzi? I w ten sposób przez pryzmat tego, jak wygląda teren przy dworcu, ocenia miasto. I to, no nie zasłużyliśmy sobie na to, ale nie bądźmy bierni. Mam nadzieję, że będzie zgoda na to, żebyśmy nawet pewne finansowanie tutaj tam skierowali i zrobili porządek. Ale to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się zbiegnie z remontem tego dworca. Dziękuję. Panie burmistrzu, a ten temat pierwszy. Te ławeczki nieszczęsne, gdzie się wydobywa ta żywica. Czy coś, co pan ten temat, jak ten temat pan załatwi, panie burmistrzu? Mówię, pan załatwi kolokwialnie oczywiście. Z czasem ta żywica wyschnie, więc nie będzie się lepiła. Natomiast w tym momencie oczywiście no jest problem, o którym mówiłem na komisji, kwestia gwarancji i tak dalej. To, co wcześniej, o czym Państwo dyskutowali, o tych trzech deskach, szczęsnych, nieszczęsnych, jak to nam zwać, to udało się wymienić, bo one stwarzały zagrożenie, o czym burmistrz mówił, no bo jeżeli ktoś złamałby nogę, no to oczywiście odpowiedzialność jest moja, jako zarządcy obiektu. Natomiast tutaj, w tym momencie, my tego przykryć nie możemy. To musi taką decyzję podjąć generalny wykonawca, czyli firma ze Stalowej Woli. I to się odbywa w ten sposób, że oczywiście ja dzwonię do Stalowej Woli, Stalowa Wola dzwoni do podwykonawcy. No i czas, który spowoduje pewne zmiany, no niestety biegnie i to się wyciąga, wydłuża w czasie. No tu przy przypadku tych trzech desek interwencja była praktycznie natychmiastowa. To udało się w takim trybie dość szybkim załatwić. Natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o te pomosty i te siedziska na trybunach, na razie decyzji nie ma. To ja powiem tak, i tu się zgadzam z panem dyrektorem w pełni, bo chciałbym uniknąć takiego ryzyka, że wykonawca lub podwykonawca, jeżeli wykonamy taki ruch, jak pan zaproponował, czyli przykryjemy to czymś, to stwierdzi, że to było użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem i te deski się zepsuły, dlatego że wyżeście coś na nie położyli. No, znając operatywność i pomysły niektórych przedsiębiorców, to możemy takiego zarzutu się tutaj spodziewać. Dlatego, no cóż, jaki jest koń, każdy widzi, ale na razie musimy z tym jeszcze troszkę pobyć. Panie burmistrzu, no, z czasem żywica wyschnie. No Boże kochany, przecież wiadomo, że wszystko się kiedyś kończy. Czyli ile osób musi, przepraszam, tak powiem brzydko, posyłać panu pewne nieładne wyrazy, bo to wszystko będzie wina pana, panie burmistrzu. Jeśli by nie Żurawskiego w tym momencie, pana Żurawskiego, to go, a gdzie jest burmistrz, kiedy mam całą pupę zaklejoną żywicą, bo żywica wyschnie. No pewnie, że kiedyś wyschnie. Też kiedyś umrzemy w tym momencie, ale musimy żyć tak, jak żyjemy w tej chwili. Ja rozumiem, że my wtedy ingerujemy, prawda, no bo jest gwarancja, to rozumiem. Ale jakie są chyba środki prawne nawet, panie burmistrzu, żeby wziąć te wykonawcę, pewną część ciała, żeby to naprawił? Możemy zrealizować zamówienie zastępcze. Jeżeli wykonawca się będzie uchylał od odpowiedzialności, to być może takie wykonanie zastępcze zostanie zrealizowane, a potem koszty będziemy regresować do podwykonawcy. Skupiamy się na pomostach i dobrze, ale tam jest problem z gabionami. Tak się składa, że ja... Przepraszam, panie radny, bo nie słyszymy z czym. Jest problem z gabionami. Ja od początku jestem częstym walcem na Zalewie.
Widziałem, jak te gabiony robiono. Sypano kamienie łopato, nie patrząc, proszę Państwa, na to, co jest w projekcie. W projekcie jest siatka o określonym wymiarze i kamienie o określonym wymiarze. Jeżeli zwróciłem uwagę panu głównemu wykonawcy ze Stalowej Woli, że można wyjąć kamień i rzucić, to on mówi, butelki się rzuca, leżą. Ja uważam, że wina leży po stronie głównego wykonawcy. Jeżeli wpłynęliśmy na chodnik z drugiej strony, to umiał zmienić firmę z Międzyrzeca, zrobił sam chodnik i zrobił go poprawnie. I panie burmistrzu, nie można dopuścić, żeby te gabiony nie były poprawione. Naprawdę, to jest wstyd. Pan burmistrz wtedy był, ja byłem w tym odbiorze teraz ostatnio. No słuchajcie państwo, jest projekt, trzeba się projektu trzymać. Jeżeli jest kratka 15 na 15, a kamień 20 na 20, to tak powinno być. A nie idzie się, część kamieni już powyjmowano, kamień można wyjąć. Co będzie, jak ktoś przyjdzie do wcipny, wyjmie kamień i rzuci w drugiego? No. Bardzo dziękuję panu. To też ja tylko uzupełnię, że również uwagi dotyczące gabionów i tych kamieni zostały zapisane do protokołu ostatniego przeglądu gwarancyjnego. Bardzo dziękuję panu. Jeszcze zostanie. Proszę bardzo. Ale panie burmistrzu, ja jak pamiętam, to my ci już to piszemy od dłuższego czasu. To już było pisane dawno, przy pierwszym odbiorze te gabiony. I co do tej pory zrobiono? Nic. No i należało nie dopuścić wtedy, w 18 roku. Nie odebrać inwestycji i niech by wykonawca poszedł wtedy w kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego. To zrobiłby wszystko, no ale miał Zenek zaśpiewać, dlatego zostało odebrane. Jako żywo ta sytuacja na Zalewie przypomina mi ulicę Stodolną. W jednym i w drugim przypadku minęło 5 lat. I co się zadziało? Nie zadziało się nic. Jesteśmy bezradni wobec brakorupstwa wykonawców. Mówi się o tym od długiego czasu. Kiedyś mi zarzucono małą skuteczność, jeżeli chodzi o ulicę Stodolną. Dzisiaj idąc na posiedzenie do Urzędu Miasta, w kolejnych miejscach pojawią się kolejne zapadliska. Dla mnie droga negocjacji się już dawno skończyła. Proszę Państwa, jest instytucja prokuratury i sądów i czas chyba wziąć się za to, bo to jest kompromitacja urzędu, kompromitacja nas, jeżeli nie potrafimy sobie z takimi rzeczami poradzić. I to trwa już 5 lat. Zaraz się kończą gwarancje i zostajemy z ręką w nocniku po raz enty, kolejny. No jak długo to może trwać? Dziękuję. Ale ja mam takie pytanie. Czy kto odbiera projekty? Bo proszę Państwa, ja ostatnio rozmawiałem z firmą Strabag, która będzie robić u nas niektóre inwestycje w mieście. I ten pan, cały dyrektor, dziwi się, że niektóre inwestycje robione są na podbudowie betonowej, która pęka pod spodem i potem pęka asfalt. Czego nie jest robione na podbudowie z takiego kruszywa? I myślę, że ktoś za to odpowiada, za odbiór projektów, jak te projekty wyglądają. I sądzę, panie radny Okliński, że jeżeli radni częściej zaglądają, gdzie się robi inwestycje, to trochę ci nawet, co wykonują, inaczej podchodzą do tego. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad sesji. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok. Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20 czerwca bieżącego roku. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Proszę o zgłaszanie się do zabrania głosu. O głos prosi pan radny Leonard Baranowski. Proszę panie bardzo. Przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam do pana dyrektora pytanie w związku z tym, że do niektórych radnych zadzwonił mieszkaniec, między innymi do mnie, do pana Celińskiego, powiem po nazwisku, z pretensją wielką, że jak były dni Łukowa, nikt nie powiedział, że będzie opóźnienie przy występie Kleo. I chciałbym, żeby pan dyrektor wyjaśnił, bo ja nie myślę słuchać i to takich słów naprawdę obraźliwych, jak ten pan zadzwonił, co wy robicie? Jaka była przyczyna, że było takie duże opóźnienie? Czego nikt tego nie powiadomił? Kiedyś, niech z Bogiem spoczywa pan Biaduń, jak było opóźnienie, powiadamiał mieszkańców. Dziękuję.
Znaczy, po pierwsze, to nie było wielkie opóźnienie, bo półgodzinne. Artystka w kontrakcie ma 45 minut opóźnienia. Wynikało to z naturalnego, znaczy z naturalnego, z przygotowania technicznego akurat sceny. My zawsze podajemy godziny orientacyjne. Wszyscy ci, którzy byli obecni na tym wydarzeniu, a tu panie radne muszę poinformować, że było to około 7-8 tysięcy ludzi, którzy przyszli, nie zdarzyło się nic takiego, co by wskazywało, że ci ludzie po prostu są zniecierpliwieni i czekają tutaj, jeśli chodzi o opóźnienie. No ale przyjmujemy to, ja to przyjmuję do wiadomości. Będziemy starali się zakładać większe marginesy tego, że artyści po prostu przygotowują scenę do swoich potrzeb. To są kwestie techniczne. Akurat ta artystka nie prowadzi wcześniejszych prób, jeśli chodzi o przygotowanie sceny, bo wszyscy poprzedni przyjeżdżają od godziny 10 rano, są prowadzone próby. I tyle mogę tylko, jeżeli ktoś w tym momencie, tylko że ja raz słyszę, że to jest pan, drugi raz innym razem słyszałem, że to jest pani. Więc czy to pan, czy to pani, po prostu w tym momencie przepraszam w imieniu artystki. To nie jest kwestia mojej złej woli, tylko po prostu no, takie rzeczy się zdarzają i to jest normalna, znaczy no, normalna nienormalność. No, wiemy, że chcielibyśmy też punktualnie, też mamy taką zasadę punktualnie rozpoczynania wszystkich wydarzeń, ale są rzeczy, które od nas po prostu nie zależą. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Szanowni państwo, odnoszę wrażenie, że jesteśmy jednym z najszczęśliwszych miast w Polsce, że problemem dla nas staje się opóźnienie półgodzinne. Ja byłem na tym koncercie i widziałem, przypuszczam, że się nie pomylę, panie burmistrzu, 6 tysięcy osób, które się naprawdę znakomicie bawiły. Tam nie było deszczu, nie było złej pogody. Ci ludzie naprawdę się dobrze bawili i myślę, że zadowoleni z tego koncertu wyszli. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad sesji. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2021 roku. Tym tematem zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 20 czerwca bieżącego roku. Szanowni państwo, otwieram dyskusję i sam sobie udzielę głosu. Szanowni państwo, biblioteka, nasza miejska biblioteka to taka miejska placówka, gdzie zawsze można było i zawsze można liczyć na, nie boję się tych słów użyć, przesympatyczne, kompetentne osoby z olbrzymią wiedzą. To bardzo cieszy. Ja widziałem ostatnio na jednej z naszych filii hasło pewnej kampanii. Ja bym to hasło nieco zmienił. Powiedziałbym, że to małe książki i wielcy ludzie. Panie dyrektorze, tutaj kieruję słowa do pana dyrektora Mariusza Chutka. Proszę o przekazanie życzeń i podziękowań dla wszystkich osób pracujących w naszej miejskiej bibliotece. Z przyjemnością to uczynię, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Panie dyrektorze, ja mam do pana taką jedną prośbę. Akurat ostatnio jestem bywalcem Biblioteki Głównej i trafiłem już chyba dwukrotnie na pożyczenie książek, które składają się z cyklu przykładowo 5 tomów książek. No i akurat tak trafiam, że 2 tomy są, a 3 nie ma. Czy po podobnej zasadzie? Mam prośbę, gdybyście państwo się przyjrzeli temu problemowi, bo myślę, że dzisiaj sprowadzić pozostałe tomy, skoro 2 są z 5, aby sprowadzić, żeby no nie było takiej konieczności, że zwracam się do pań, no i pozostałe książki sprowadzamy, no, sprowadzają mi z innych miast. A tu również w całości tutaj się też podpisuję pod tutaj słowami przewodniczącego Rady Miasta co do kadry bibliotek. Dziękuję. Panie radny, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, uzupełnimy te braki. Zresztą staramy się to robić na bieżąco. Czasami problem polega na tym, że wydanie zostało dokonane kilka lat wcześniej i nie ma fizycznej możliwości już takich uzupełnień, chyba że dostaniemy takie książki w prezencie, co bardzo często się zdarza, szczególnie przy sagach i przy długich cyklach. A co do uzupełniania, to tak informacyjnie chcę poinformować państwa radnych, że już w tym roku, w ciągu niespełna pół roku, zakupiliśmy, dzisiaj najnowsza dostawa dotarła, 1186 książek za ponad 26 600 zł. A więc naprawdę staramy się o to, żeby księgozbiór był atrakcyjny i kompletny, a dbają o to przede wszystkim moje koleżanki, którym oczywiście państwa podziękowania przekażę. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę, zatem szanowni państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2021 roku. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad sesji. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2021 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego. Tak się składa, że wczoraj akurat uczestniczyłem w tym charytatywnym, co był pikniku i dużo ludzi podchodziło do mnie, pytało się, kto zarządził, że są takie drogie bilety teraz na basenach. 40 zł podobno bilet kosztuje. Chciałbym o wyjaśnienie, jakie są przyczyny, czy to coś pomoże, bo proszę państwa, jeżeli przyjezdny, tak tłumaczono, ma zapłacić 40 zł i przyjedzie 5 osób, to jest jaka suma pieniędzy? I sądzę, że z 20 zł na 30 o 10 zł podwyższenie, bo bodajże tak jest. Zresztą chciałbym, żeby pan dyrektor wyjaśnił całej Radzie, ile bilety kosztują i jakie są zasady płatności po 40, po 30 i zniżkowych. Dziękuję. Jeżeli chodzi o podwyżki, to w tym roku rozróżniliśmy ceny biletów dla mieszkańców naszego miasta i dla osób spoza terenu miasta. Z kartą mieszkańca bilet, normalny bilet na całodzienne przebywanie w weekend na terenie kompleksu kosztuje 15 zł. Zgodzimy się, że to jest bardzo mało. Bilet ulgowy jest to 8 zł. Jeżeli mówimy o pozostałych użytkownikach basenu, niestety nasze podwyżki są skutkiem innych podwyżek. Zresztą na dzisiejszej sesji również w zmianach budżetowych będziemy kolejne środki do Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczać. Niestety ceny energii elektrycznej zaskoczyły wszystkich i budżet ośrodka się nie spina. Dużo dyskusji było w mediach społecznościowych, ale pierwszy weekend obronił się. W poprzednim roku w pierwszy weekend z basenów skorzystało 3000 osób. W tym roku jest to niecałe 3000 osób, a przychód jest praktycznie o 50% rok do rok wyższy. Co jeszcze? Rok temu, w poprzednich latach, przyjeżdżali do nas goście z Garwolina, Siedlec, z miejscowości podwarszawskich i wręcz dziwili się, że za cały pobyt na tak wyposażonym ośrodku jest taka cena. Pytali się, czy to jest cena za godzinę, bo w innych konkurencyjnych ośrodkach była to cena za godzinę. Niestety, Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką miejską, utrzymywany jest z naszych wspólnych pieniędzy. No nie możemy pozwolić sobie na to, że będziemy dopłacać do wypoczynku mieszkańców innych miejscowości. Jak się ma sprawa wyjść? Jeżeli ktoś wejdzie na basen, to jeżeli i wyjdzie, to nie ma prawa wrócić? Jak to jest, panie dyrektorze? Czy... Zgadza się. Jeżeli ktoś wchodzi na nasze baseny, to nie ma możliwości opuszczenia. Jest to bilet jednorazowy, czyli wchodzimy, korzystamy, mamy też dostępne miejsca gastronomiczne na ośrodku, więc jest to, tak jak już powiedziałem, bilet jednorazowy bez możliwości opuszczenia terenu. Wysoka Rado, jeżeli nas oglądają mieszkańcy, tak pewnie tak jak z BIP-em, nie jest to duża grupa osób, ale jednak, to nie róbmy czarnego PR-u basenom. Ja zachęcam tutaj w imieniu, myślę, że radnych do odwiedzania naszej pływalni letniej. Ja sam byłem, sprawdziłem, ponieważ pewnie te informacje o tych cenach szalejących spowodowały, że ta frekwencja może nie jest taka, jakbyśmy myśleli. Myślę, że należy przyjść, sprawdzić, zobaczyć, wyważyć, czy jest to dużo, czy też nie mało, żeby spędzić cały dzień w tym bardzo ciekawym miejscu, w centrum miasta, żeby nie siedzieć przed telewizorem, żeby, nie wiem, nie włóczyć się po mieście z nudów, a na przykład z dzieckiem pograć w siatkę, w piłkę nożną, czy też po prostu popływać, albo sobie pozjeżdżać ze zjeżdżalni. Myślę, że warto byłoby sprawdzić i tutaj zachęcać, a nie straszyć i mówić, że jest drogo,
bo to jest kwestia takiej naszej wewnętrznej wyceny, co, gdzie, jak, ile. Na pewno jest bezpiecznie, pracownicy czuwają, dyrektor zapewne również, nad tym pieczę sprawuje burmistrz. Ja zachęcam przy takiej temperaturze ochłodzić się na naszej letniej pływalni. Ja zapłaciłem po godzinie 16 10 zł, do godziny 20, tutaj najwyżej mnie poprawi pan dyrektor albo pan burmistrz. Wydaje mi się, że w takich pieniądzach skorzystać z tychże atrakcji warto. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, to niech panie radny nikogo nie straszy, tylko ludziom trzeba wyjaśnić. Ja zachęcam też do uczestnictwa w basenach, do uczestnictwa w charytatywnych tych piknikach, co się dzieciom zbiera pieniądze, a się nie przychodzi, a powinno się przyjść, bo to jest obowiązkiem też pomóc takim dzieciom. I nikt nikogo nie straszy, tylko wszystko trzeba ludziom wyjaśnić. Jakby ludzie wiedzieli, o co chodzi, to by się nie pytali. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Arkadiusz Poganowski, proszę bardzo. Skąd podwyżka cen za bilety, to my wszyscy mamy tego świadomość, skąd ona jest. Ja będąc na basenach właśnie pierwszego dnia, dosłownie chwilę, dostałem pytanie, dlaczego tak jest. No ja wytłumaczyłem prosto, a co nie drożeje. No i zaczęła się temat paliw i energii, ale dla przykładu opowiedział mi ten znajomy, że za siebie, za swoją ekipę, którą jest na basenach, zapłacił 80 zł. Ale jednocześnie podwiedział, że tydzień temu był bodajże no, w jednym z akwaparków niedaleko i zapłacił ponad 100 za taką samą eskapadę osób, 100 zł za godzinę. A tutaj jest to cały dzień. Stąd goście dziwili się, dlaczego tak tanio. Dzisiaj nikt się nie dziwi, że jest drożej. Niestety, tak niestety jest. A dla przykładu powiem, że no, jeśli mamy te karty mieszkańca, karta rodzina 3+, karta dużej rodziny, to te ceny przede wszystkim nie dotyczą, znaczne podwyżki nie dotyczą naszych mieszkańców. I z tego się powinniśmy cieszyć. A jak mamy już gości na cały dzień, to nie sądzę, żeby po wycieczce do Łukowa z Garwolina, Radzynia, Kocka ktoś zrezygnował, bo ma bilet 5 czy 10 zł droższy. Z tym trzeba się po prostu liczyć. Taki sezon. Dziękuję. Tylko podsumować, zachęcamy mieszkańców do wyrabiania łukowskiej karty mieszkańca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nim udzielę głosu panu radnemu Dołędze, to sam mam pewne pytanie. Otóż na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego dziękowałem panu dyrektorowi za to, że udało się znaleźć odpowiednią liczbę ratowników. No ja niestety nie umiem pływać, więc na baseny nie chodzę tylko i wyłącznie z tego powodu, ale wczoraj w mediach rozgorzała dyskusja o ilości ratowników nad zalewem Zimna Woda. Pojawiały się bardzo różne komentarze, że ktoś ratowników nie widział. Ja opierałem się na tym, co powiedział mi pan dyrektor. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że ratownik to nie jest opiekunka dla dzieci, jak niektórym się to wydaje, ale chciałbym się dowiedzieć, czy jest zapewniona wystarczająca liczba ratowników nad zalewem Zimna Woda. Obsada ratownicza jest w pełni, w 100%. Na nasze kąpielisko, które ma linię brzegową 80 metrów, według ustawy wystarczy dwóch ratowników. Jeden od strony lądu, drugi od strony wody. My zapewniamy obsługę trzech ratowników. Jest trzech ratowników. Gdyby któryś musiał wyjść na przerwę, zawsze jest ta obsada pełna. To, że korzystający z obiektu oczekują, że ratownicy będą zajmować się dziećmi, które zostaną wpuszczone do wody. To już przerabialiśmy i w tamtym roku, i w pierwszym sezonie. To, co pan przewodniczący powiedział, to nie jest rola ratowników. Oni mają czuwać na tym, żeby było bezpiecznie i ewentualnie udzielać pomocy wtedy, kiedy coś się dzieje niebezpiecznego. Natomiast jest bezpiecznie i wierzę, że bezpiecznie będzie. Jeżeli państwo pojawią się na obiekcie, na kompleksie rezydencji Zimna Woda, to tych ratowników zobaczą. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, są upały, że ten ratownik będzie, powiedzmy na przykład w samych spodenkach, że gdzieś koszulę na chwilę zdejmie, żeby się ochłodzić czy jak. I być może stąd jakieś takie dziwne podejrzenia, że nie jest zapewniona obsługa ratownicza. Jest zapewniona,
Dodatkowo w tym roku też przesumowaliśmy łódź ratowniczą z tego miejsca przy Gabionach, żeby była też możliwa obsługa w razie trudnych zdarzeń na wyciągu, więc ratownicy oczywiście obsługują kąpielisko, ale jeżeli coś się zdarzy na całym obiekcie wodnym, ratownicy będą interweniować, żeby ewentualnie te osoby, które gdzieś tam się wywrócą na kajaku czy spadną z roweru wodnego, mogli być bezpiecznie dostarczeni w pobliże wypożyczalni. Pan dyrektor w swoim sprawozdaniu na stronie 6 stwierdził wytłuszczonym drukiem o pilnym rozważeniu wykonania pewnych napraw i inwestycji w naszą pływalnię krytą delfinek. I tutaj chciałbym zapytać, panie burmistrzu, czy mamy taki wstępny kosztorys, ile takie naprawy mogą kosztować? Takiego kosztorysu nie robiliśmy z tego względu, że pływalnia delfinek funkcjonuje już 27 lat. Według naszej oceny należy jej się remont gruntowny. Według nas takie łatanie czy remont kawałka pływalni nie ma sensu, bo jeżeli wyremontujemy saunę, wrzucimy 100 tysięcy, pozostałe elementy będą dalej niewyremontowane. Według mnie stan techniczny, który mamy na pływalni delfinek dzięki pracy załogi tam zatrudnionej na lata pływalni jest bardzo dobry, natomiast całość pływalni wymaga gruntownego remontu. I teraz można to dzielić jednego roku 100 tysięcy, drugiego roku 100 tysięcy, ale za 100 tysięcy nie zrobi się wiele, no bo mamy dwie sauny, to potrzeba 200 tysięcy. Cała niecka plus szatnie plus wymiana całego systemu wpuszczania osób, czyli ESEK, bo oczywiście mamy tam ten elektroniczny system obsługi klienta, no ale oczywiście on jest częściowy tylko. Jeżeli byśmy wymienili szafki, to oczywiście trzeba to wszystko spiąć w całość, żeby to funkcjonowało. Natomiast warunki przestrzenne mamy takie, jakie mamy, więc pewnych rzeczy no nie da się przestawić ściany, żeby powiększyć szatnie czy toalety, bo one będą w tych miejscach, w których są. Oczywiście można je remontować albo je podzielić na kawałki, tylko mówię, to nie ma sensu, bo to trzeba wejść, wyremontować i wtedy możemy funkcjonować i dłużej, wtedy możemy myśleć o otwarciu tego obiektu z tym pomysłem całorocznym. Wtedy oczywiście też to dodatkowe koszty, bo to trzeba zatrudnić kilka osób, więc z tym się trzeba liczyć. Więc tu też taka moja gorąca prośba, że jeżeli byście Państwo mieli jakieś pomysły, tak, żeby zrobić na początku też krok do przodu albo dwa kroki do przodu, bo to zawsze wiąże się z kosztami. I potem te koszty wracają zaraz na następnej sesji, w momencie, kiedy zostanie przyjęty budżet i nagle okazuje się, że no niestety po kilku miesiącach brakuje pieniędzy, bo trzeba było zwiększyć zatrudnienie załogi. Takie jest jak gdyby nasze stanowisko po tylu latach funkcjonowania obiektu. Wymaga on gruntownego remontu. Dziękuję panie dyrektorze za odpowiedź. Ja tutaj chciałbym się z państwem podzielić taką refleksją w związku z tym, co usłyszeliśmy, bo chyba większość z nas pamięta dwie tak zwane pilawy, które znajdowały się na stadionie miejskim Orlęta. No i tam, gdyby inwestowano co roku 50-100 tysięcy, to te pilawy tak naprawdę do tej pory by stały. Nagle stała się taka sytuacja, że nie można było tych obiektów użytkować i trzeba było je zburzyć. Ja oczywiście nie mówię, że tak będzie w przypadku naszej pływalni delfinek, no ale znamy też realia naszego budżetu, wiemy jaki jest stan finansów naszego miasta i tutaj chyba możemy zdecydowanie powiedzieć, że ten remont generalny pływalni delfinek na pewno nie będzie miał miejsca w ciągu najbliższych kilku lat. I tutaj proszę panie dyrektorze jeszcze raz rozważyć panie burmistrz, aby może sukcesywnie jednak inwestować w tą pływalnię, czy to sauny, czy inne urządzenia techniczne. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja w drugiej części tego punktu, chodzi o przygotowania do sezonu letniego. Temat dość uciążliwy, niby mały, ale dotyczy chyba każdego bywalca zimnej wody, przynajmniej mnie i moich znajomych. Chodzi mi o insekty, komary. Czy jest planowane, albo może już jest robione odkomarzanie na terenie zalewu Zimna Woda? Jeżeli tak, no to w jakim zakresie, jakie obszary on obejmuje? Pytanie analogiczne, jeśli chodzi o park, bo w parku też niestety są te komary, które no mocno nam przeszkadzają. Szanowni Państwo, oczywiście odkomarzanie jest w planach, natomiast do tej pory jak gdyby pierwszy głos tego typu słyszę, że są tam komary, bo lata przynosiły takie sygnały dużo, dużo wcześniej. Oczywiście planujemy, jeżeli będziemy odkomarzali, to oczywiście odbywa się to w ten sposób, że praktycznie całość obiektu, czyli tam naście hektarów zostaje, na tych hektarach zostaje rozpylony środek, który powoduje to, że te komary, jest ich znacznie, znacznie mniej. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2021 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Informacja z realizacji zadań w 2021 roku. PEC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Odpowiedzi na zadawane pytania będą udzielali obecni na sali pan burmistrz oraz prezes spółki PEC, pan Aleksander Kompa, którego niniejszym serdecznie witam. Panie prezesie, mam takie pytanie. Czy kotły znajdujące się w PEC-u są w stanie, czy mogą być opalane, zasilane węglem brunatnym i czy bierze pan pod uwagę ewentualność na czarną godzinę zabezpieczenia, przynajmniej w tej postaci opału naszej ciepłowni? Nie może być węgiel brunatny spalany w naszych kotłach, dlatego że te kotły dedykowane są do węgla kamiennego. Poza tym związani jesteśmy z zezwoleniem, w naszym przypadku coś w rodzaju pozwolenia zintegrowanego, gdzie wyraźnie są wskazane parametry jakościowe węgla, jakim możemy palić. Natomiast jeżeli chodzi o czarną godzinę, no to jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że jesteśmy związani z stałą umową z Polską Grupą Górniczą i dostawy węgla są realizowane również na sezon zimowy, jak sądzę, będą systematycznie dostawy realizowane. Następna dostawa, jaka ma przyjść do Łukowa, mam potwierdzenie już na piśmie, będzie 18 lipca, więc jesteśmy w bardzo, bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o paliwo na sezon grzewczy. A tego, co mamy na placu, bo dostawy były realizowane praktycznie do wiosny, no to nam starczy prawie do końca roku, a więc dostawy, które będą realizowane na sezon już taki grzewczy, ale bardzo chłodny będą realizowane. Także tak to wygląda. Mam tutaj pytanie do pana prezesa o rozbudowę systemu ciepłowniczego na tereny naszego miasta, gdzie ten system jeszcze nie jest rozbudowany. Tutaj mi chodzi o dzielnice, tam gdzie się znajdują domki jednorodzinne. Ja wiem, że ekonomia rządzi i tutaj mogą być pewne wątpliwości, ale jeśli pan by zechciał odpowiedzieć, będę wdzięczny. Nie tylko chodzi o ekonomię, ale chodzi o ekologię, ale również chodzi o aspekt społeczny, a więc chodzi o rozwój zrównoważony w tych trzech aspektach. Oczywiście bierzemy pod uwagę każdy aspekt przy naszym rozwoju. Chcę powiedzieć, że w ostatnim okresie takim turbulentnym, zewnętrznym, nieciągłym, zmieniającym się bardzo, no jednak zaufanie do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Łukowie rośnie, dlatego że mamy napięty plan podłączeń, nowych podłączeń w tym roku, do końca roku, ale również na przyszły rok jest otwarta lista i tam już mamy planujemy szereg inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój
naszego przedsiębiorstwa, no to po stronie popytu jedno, co już mówię, ale po stronie podaży, czyli po stronie podaży musimy budować źródła ciepła, co planujemy pierwsze źródło wybudować w ciągu 3 lat, a po stronie odbiorców zdajemy sobie sprawę z tego, że cały Łuków jest w przededniu usieciowienia, dlatego że jeżeli faktycznie będzie tak, że od 27 roku nawet kotły gazowe nie będą mogły być eksploatowane, tym bardziej węglowe, w związku z tym no, cała uwaga i małych odbiorców, tak jak domki jednorodzinne, ale i dużych, instytucjonalnych, będą zwrócone w stronę PEC-u. Żeby PEC usieciowić, no to trzeba szukać zewnętrznych pieniędzy. Jeżeli zewnętrznych pieniędzy, to tylko w sytuacji, kiedy my będziemy systemem efektywnym ekologicznie, to znaczy wtedy, kiedy będziemy wytwarzać ciepło zielone. A ciepło zielone będziemy wytwarzać wtedy, kiedy zakończymy inwestycję, którą planujemy. Wtedy na sieci usieciowienie całego miasta będą pieniądze zewnętrzne i po te pieniądze trzeba sięgnąć i PEC się do tego przygotowuje. W związku z tym, podsumowując to pytanie, jakby trzeba najpierw źródła ciepła wybudować na odnawialne źródła energii, zrobić plan równocześnie usieciowienia Łukowa, sięgnąć po pieniądze zewnętrzne i usieciowić cały Łuków. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Także dziękuję bardzo za to pytanie, bo no, bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni państwo, nie widzę, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację z realizacji zadań w 2021 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PEC w Łukowie. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad sesji. Informacja Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierii Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie z realizacji zadań za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Na pytania odpowiadać będą pan burmistrz Piotr Pudowski oraz prezes spółki PUIK, pan Paweł Krasuski, którego w tym momencie bardzo serdecznie witam. Proszę o zgłaszanie się do zabrania głosu. Jako pierwszy zgłosiłem się ja, a następnie zgłosi się pan radny Leonard Baranowski. Szanowni państwo, panie burmistrzu, panie prezesie, pytanie będzie związane z dzisiejszą pogodą. Pewnie tak jak większość mieszkańców, dzisiaj wynosiliśmy po niedzieli różnego rodzaju śmieci, aby je posegregować w altankach. O ile sama kwestia segregacji nie przedstawia problemu, to problem pojawia się, gdy dodamy temperaturę do tego wszystkiego, co ulega różnego rodzaju, nie wiem nawet jak to nazwać, degradacji. I co jest tego efektem? Efektem są insekty, efektem jest nieprawdopodobny fetor, który będzie nam towarzyszył przez najbliższych kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Panie prezesie, ja wiem, że powstają takie pomysły jak dezynfekcja pojemników na odpady w altankach. Ja sobie pozwoliłem dzisiaj rano jeszcze sprawdzić, jak to wygląda w innych miastach i taka sytuacja się odbywa. Co zatem możemy powiedzieć mieszkańcom głównie łukowskich osiedli? Jeżeli chodzi o dezynfekcję, to czy też de facto mycie pojemników, bo to się do tego sprowadza z naszej strony. W ubiegłym roku wyglądało to w ten sposób, że w zasadzie wszystkie wspólnoty zamówiły sobie mycie pojemników i ta usługa została świadczona na wszystkich pojemnikach. Natomiast w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, o ile mnie pamięć nie myli, to była dezynfekcja pojemników na bioodpady, tak, czyli tych najbardziej uciążliwych. W tym roku już te kwestie związane z myciem pojemników już się rozpoczęły, ponieważ mamy pierwsze zamówienia na mycie ze wspólnot. Ze spółdzielni mieszkaniowej jeszcze nie było, natomiast no wyobrażam sobie, że przy tych temperaturach, że tak powiem, no, mieszkańcy zmotywują, tak? No bo to użytkownik motywuje do tego, żeby umyć i wydaje mi się, że lada chwila zostanie zamówiona ta usługa. Ta usługa jest odpłatna. Ja tylko przypomnę, że ta usługa stała się odpłatna z chwilą
takiej, powiedzmy, racjonalizacji kosztów. Ta dyskusja się przetoczyła, a w zasadzie toczyła się między 2019 a 2021 roku na temat tego, jak system, gdzie poszukać oszczędności, i to był jeden z elementów takiej polityki oszczędnościowej co do systemu, czyli krótko mówiąc, tak jak mieszkańcy domów jednorodzinnych dbają sami o czystość swoich pojemników, tak samo zarządcy zabudowy wielorodzinnej powinni na swój koszt dbać o tą czystość, tak? Czyli krótko mówiąc, zamówić mycie pojemników. Sugestia wspólnoty do zarządcy, wówczas on zleci takie, a nie inne czyszczenie tychże pojemników. Zakładam, że jak pan przewodniczący taką sugestię oddeleguje, wyda, to pewnie zarządca dość szybko zareaguje, ale co w sytuacji, kiedy tej reakcji nie ma? Są też takie miejsca, gdzie część mieszkańców chciałaby, żeby panie te pojemniki... Panie radny, przecenia pan moje możliwości. Wydaje mi się, że nie. Te pojemniki były czyste, a zarządca, powiedzmy, że dość opieszale podchodzi do tematu. Czy my jako miasto mamy taką możliwość, żeby je skontrolować? Zakładam, że jest taki zapis, iż one powinny być utrzymane w czystości, tylko co to znaczy? Czy my możemy ewentualnie zmotywować jakoś formalnie zarządcę, żeby te pojemniki nie odstraszały zapachem na przykład? Dziękuję. To już wchodzimy na takie zagadnienia bardziej sanepidowskie, bo jeżeli już, to w tą stronę należałoby podążać. Przypuszczam, że w drodze jakiejś procedury administracyjnej, nie wiem, sprowadzenia zagrożenia na epidemiologicznego czy też sanitarnego można by było postępować. Natomiast to już by było takie strzelanie z armaty do muchy, więc myślę, że nie idźmy tą drogą. Ja powiem w ten sposób, na wspólnotach, naprawdę dużych wspólnotach, czyli nie takich, gdzie jest tylko jeden blok, to działa, tak, czyli jakby jest jasny kierunek, wiedzą, że muszą to zrobić. Jeżeli w ubiegłym roku na spółdzielni mieszkaniowej również to zadziałało, no to ja wierzę, że w tym roku również to zadziała. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że no samo umycie pojemników i jakaś dezynfekcja preparatem, no to jest rozwiązanie krótkotrwałe. Wielu z mieszkańców domów jednorodzinnych korzysta z różnych preparatów, którymi szczególnie tutaj chodzi o bioodpady, tak? bo bioodpady i pozostałe, gdy pojawia się mięso w tym pozostałym, to też może być problematyczna sprawa i po prostu no, używają tych preparatów na swoich pojemnikach. Natomiast no, to jest oczywiście rozwiązanie, które zadziała na chwilę, potem dochodzi do wymiany śmieci i jeżeli one znowu tak przy plus 35 sobie postoją, to niestety zaczynają się te uciążliwości. No ja przyznam szczerze, że nie rozwiążę tego problemu, tu mieszkańcy zawsze wspólnoty czy też spółdzielni muszą ten problem samodzielnie rozwiązać. Dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo, ad vocem pan radny Maciej Nóżnicki. Dziękuję za odpowiedź. No ja jestem daleki od strzelania do kogokolwiek, czegokolwiek, nawet muchy. Bardziej myślałem o systemie czerwonej, żółtej kartki. A proszę mi wierzyć, taki problem jest i od jakiegoś czasu mieszkańcy, zwłaszcza w okresie letnim właśnie, do radnych między innymi przychodzą, więc myślałem może, że my mamy możliwość w danym wydziale skontrolować dane miejsca. Bardziej na zasadzie sugestii właśnie takiej delikatnej, żeby daną usługę wykonać, a z tego co pan prezes powiedział, taką usługę można wykonać w PUIK-u. Dziękuję. Panie burmistrzu, zaczęła się inwestycja na ulicy Popiełuszki. Czy i tam jest do wymiany wodociąg? Czy pan prezes planuje w najbliższym tutaj tygodniach wymienić ten wodociąg, bo firma, jeżeli skończy, a to jest prężna firma, to potem nie wiem, czy trzeba będzie chodnik zbierać, czy w inny sposób. Czy pan prezes ma zamiar przystąpić do wymiany tego wodociągu w ulicy Popiełuszki? Jeżeli chodzi o wymianę wodociągu na ulicy Popiełuszki, mamy to w planach, mamy to zaplanowane, zaprojektowane. Mamy już zgłoszenie, które zostało zaakceptowane przez Starostwo Powiatowe. Wiem, że dzisiaj kierownik, pan Andrzej Wilczyński, który jest odpowiedzialny niejako za realizację tych wszystkich zadań, odbył spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych, tak żeby
jak najdokładniej określić zakres rzeczowy po to, żeby w tej chwili wykonać najpilniejsze rzeczy, tak, to co już musimy zrobić, aby nie wchodzić w kolizję z tym zadaniem realizowanym przez powiat, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko ulica Popiełuszki, to jest również, jedziemy dalej, czyli jedziemy aż do ulicy Międzyrzeckiej, a w ubiegłym tygodniu u nas doszło do dużej awarii, takiej poważnej awarii na ulicy Przemysłowej, co też spowodowało, że my całkowicie zmieniliśmy swój harmonogram prac. To dla przykładu, odsunęliśmy wymianę wodociągu na ulicy Cmentarnej i przesuwamy ten wodociąg jako taki priorytetowy i ten element będziemy robili w pierwszej kolejności. Jeżeli nam się uda zrobić całość, to świetnie. Natomiast no, tu się musimy dostosować do wykonawcy i do tego, jak on ma zaplanowane roboty. Ja nawet dzisiaj byłem na ulicy Popiełuszki, widziałem, że już rozpoczęli jakieś fragmenty deszczówki bodaj. To nie wiem, czy to jest w zakresie, czy nie jest, ale pewne elementy deszczówki zostały chyba tam remontowane. Ale z kolei ta sama ekipa w tej chwili jest również na ulicy Kościelnej i szybko się zabrali i pojechali na ulicę Kościelną, ponieważ wyszła im z kolei na naszej inwestycji no taka nieoczekiwana sytuacja. Powiem tak, no to jest robota pod ziemią, to jest robota na sieci, różne rzeczy się zdarzają. Rozmawialiśmy na temat wielokrotnie, rozmawialiśmy na temat remontu na ulicy Gałczyńskiego, byliśmy bardzo dobrze do niego przygotowani, rozpoczęliśmy pracę, nagle wyskoczyły w innych miejscach miasta awarie i czasami te prace się po prostu przesuwają. Jeden, dwa dni gubimy je i potem trzeba to nadrobić. No, na tym polega budowa. Chciałbym dopytać, jedna mieszkanka ulicy Wodnej pyta mnie, kiedy mogą liczyć i na jakim etapie jest ta inwestycja. Wiem, że mają zapewnienia chyba bezpośrednio od pana prezesa. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie, czy prowadzone są zabiegi, co z nich wynikało i jakie nasunęły się wnioski ze sprawdzania, czy wszyscy mieszkańcy naszego miasta są w ewidencji odbierania odpadów. Wiemy, że to jest problem, który się pojawi od samego początku i chciałbym się dowiedzieć. Wiemy, że też mieszkańców naszego miasta, dzisiaj to wyszło w raporcie o stanie miasta, że na dzień 31 grudnia 2021 roku naszych mieszkańców w naszym mieście było 28 172 osoby. Chciałbym się dowiedzieć, ile takich osób jest w systemie odbierania odpadów. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Pan prezes, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o ulicę Wodną, to na tą chwilę ta inwestycja jest zaplanowana na drugą połowę sierpnia, pierwszą połowę września. Natomiast ten termin uległ już jednorazowemu przesunięciu za sprawą przesunięcia ulicy Przemysłowej i dalej Popiełuszki. Tak jak powiedziałem, sytuacja w mieście jest dynamiczna. Kolejna rzecz, która na przykład może spowodować jakieś dalsze przesunięcia, to są kwestie związane z przetargiem na te drogi przy blokach, przy kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta. Miasto dostało dofinansowanie. My zapoznaliśmy się z zakresem tego projektu. Mamy część kanalizacji tam już zaprojektowanych i wiemy, że musimy je wybudować szybciej niż planowaliśmy, czyli w naturalny sposób przesunąć pewne rzeczy. Natomiast tutaj jeszcze rozważamy, czy wybudować, czy zapewnić z jakichś innych kierunków dostęp do wody i dostęp do sieci kanalizacyjnej do pozostałych działek, które będą bezpośrednio skomunikowane poprzez te drogi, na które miasto dostało dofinansowanie. Powiem tak, synchronizacja z naszych inwestycji z inwestycjami zarówno miasta, jak i powiatu w tej właśnie kolejności jest taką najistotniejszą rzeczą, którą ja robię. Także
na tą chwilę, tak jak mówię, druga połowa sierpnia, pierwsza połowa września, bo tam tak naprawdę pracy nie jest dużo, a trzeba po prostu znaleźć te parę tygodni na to, żeby wejść z robotą. To jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o weryfikację, to powiem tak, no niestety prawo jest ułomne i one w bardzo ograniczonym zakresie dało możliwość weryfikacji. My ze strony spółki wysyłamy sygnały do wydziału, aby taką weryfikację przeprowadził. Natomiast to dzieje się głównie w sytuacjach zabudowy jednorodzinnej, czyli jeżeli widzimy na jakiejś zabudowie jednorodzinnej, że pojawiają się dwa pojemniki z plastikami, czy trzy pojemniki z plastikami, a widzimy, że w naszych zgłoszeniach, czyli w danych, które mamy dostępne, są tam zgłoszone na przykład dwie osoby, no to wtedy idzie sygnał do wydziału komunalnego i wiem, że wydział komunalny, bo takich parę już takich sytuacji było, tą sprawę rozwiązywał. Jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, to tutaj mamy prostą blokadę w postaci deklaracji zbiorowej. Wiem, że spółdzielnia mieszkaniowa ma z tym problemy, ponieważ tu nawet na rozmowie z prezesem jakby jest świadomość, że do końca nie ma możliwości weryfikacji, ponieważ jest to dobrowolnie podana dana. To tyle z mojej strony. Rozumiem, panie prezesie, że nie jest pan w stanie mi podać konkretnej ilości osób, które znajdują się w ewidencji, naszej łukowskiej ewidencji odbierania odpadów, to raz, a tutaj jeśli chodzi o ulicę Wodną, także dziękuję za odpowiedź. Rozmawialiśmy przy raporcie o stanie miasta o otwarciu terenów, może nie inwestycyjnych, ale na zabudowę jednorodzinną. Wiemy, że ulica Wodna, nie wiem czy państwo wszyscy kojarzycie, gdzie jest ta ulica, ona to jest skręt w lewo od ulicy Cieszkowizna, jadąc w kierunku Łazów. Ona przechodzi z ulicy Prądowej i łączy się z ulicą Energetyków. No i między innymi pobudowanie wodociągu, mam nadzieję, że w przyszłości kanalizacji spowoduje, że otworzymy kolejne tereny, kolejne hektary, żeby umożliwić naszym mieszkańcom budowę domów jednorodzinnych. Dziękuję. W kontekście tego pytania, jaka jest liczba osób w systemie zadeklarowanych, ale tak jak pan prezes powiedział, tutaj niestety prawo jest ułomne w tym zakresie, bo ma to charakter, krótko mówiąc, deklaracji. I oczywiście deklaracja jest podpisywana pod pewną formą odpowiedzialności za to, co tam się pisze. No ale cóż, czasem ludzie chcą zaoszczędzić i wpisują mnie i są gotowi nawet się pod tym podpisać i okłamać. Jest pani naczelnik. Pani naczelnik, ile osób mamy w systemie? Ile osób jest w systemie, to znaczy dla jakiej liczby osób są sporządzone deklaracje? Poproszę. W 2000 zgodnie z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Łuków za 2021 rok ilość mieszkańców objętych deklaracjami wynosiła 25 069. Jest to o 3103 osób mniej niż zameldowanych. W 2020 roku ta liczba wynosiła 2358, było o 3197 mniej niż zameldowanych. Więc różnica jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o między zameldowanymi a zamieszkałymi. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że ta liczba wzrasta, aczkolwiek cyfra 3103 osoby, których tak naprawdę nie ma w tej ewidencji, daje dużo do myślenia. Ja wiem, że stoją na przeszkodzie różnego rodzaju przeciwności prawne, na przykład RODO, ale ja mam nadzieję, że ta suma będzie jeszcze bardziej malała i w większy i bardziej intensywny sposób. Ja tutaj chciałbym jeszcze wrócić do sprawozdania i do tabelki numer 1. No i tutaj jest produkcja i sprzedaż wody w 19, 20 i 2021 roku. No i tutaj mamy, szanowni państwo, taką oto sytuację, że w 2019 roku straty wody wynosiły 11,4%,
a w roku 2021 jest to 15,1%. No i tutaj, szanowni państwo, nie wiem, jaki to jest powód tego, panie prezesie, jeśli pan mógłby się odnieść do tego, no ale tutaj nie wystawia to panu, z całym szacunkiem do pana, nie wystawia to panu dobrej laurki jako temu, który dba o naszą dużą spółkę miejską. Powiem tak, przepraszam, ale laurkę to wystawia mi wynik końcowy, rekordowy wynik spółki, chyba w historii spółki, nigdy nie było takiego wyniku. W tym roku 2/3 tego wyniku, mam nadzieję, że za zgodą Zgromadzenia Wspólników, trafi do właściciela i dalej zostanie przekazane na inwestycje w mieście, które również przyczynią się do tego rozwoju i powiem szczerze, to tak z mojej perspektywy, jeżeli Wysoka Rada i pan burmistrz przekaże to na nowe drogi, to mi przybędzie nowych odbiorców wodociągów, także to jest taka dywidenda, która jest jednocześnie inwestycją, także to tyle, jeżeli chodzi o laurki. Natomiast kwestia strat wody to jest kwestia długotrwała, ona na przestrzeni lat się wielokrotnie zmieniała. Na pewno podstawową przyczyną jest tak zwana, nie boję się użyć tego słowa, kradzieżówka, czyli krótko mówiąc mamy na bardzo, bardzo starej sieci mnóstwo podłączeń, których nie widzimy, nie są zainwentaryzowane i z których szczególnie w okresie letnim wzrasta zużycie wody, czyli widzimy, że bardzo dużo wody idzie na miasto, natomiast jest to sprzedaż niezafakturowana. W ubiegłym roku zrobiliśmy taki bardzo intensywny przegląd, czyli sprawdzaliśmy, czy przypadkiem podczas odczytu liczników, czy wodomierzysta nie widzi jakiegoś, przepraszam, jakiegoś ujęcia wody na zewnątrz, które może w porównaniu z mapą nie jest zainwentaryzowane, natomiast no tam 2 czy 3 przypadki się zdarzyły, chyba 2 na ulicy Żelechowskiej, o ile dobrze pamiętam, były takie przypadki, gdzie rzeczywiście to stwierdziliśmy, natomiast to jest szalenie trudne do takiego absolutnego stwierdzenia, ponieważ dochodzi do tego, że no, my nie jesteśmy policjantami, nie mamy pewnych uprawnień, możemy działać tylko za wiedzą i doświadczeniem naszych wodomierzystów, natomiast rozwiązaniem tego systemu w 100% byłoby opomiarowanie całego miasta, opomiarowanie w takie czujniki przepływu i czujniki ciśnienia i wtedy dzieląc sieć wodociągową na sekcje, mielibyśmy taką doskonałą informację w trybie rzeczywistym, gdzie dochodzi do awarii, gdzie dochodzi do zwiększonego poboru i potem moglibyśmy izolować kolejne ulice i znajdować tak naprawdę z bardzo dużą dokładnością, gdzie ta woda nam wypływa. System jest bardzo drogi, on nas czeka, to jest nieuniknione, natomiast w tej chwili mamy, ujmę to tak, mamy inwestycje, które mogą dużo szybciej przynieść nam zwrot i są po prostu dużo tańsze. Mówię tutaj o wymianie pomp na stacji uzdatniania wody, jesteśmy w trakcie przygotowania takiego przetargu, które po prostu poprzez lepsze dopasowanie tych mocy pomp do wydajności, które mamy w tej chwili, doprowadzą do tego, że będziemy zużywać mniej prądu. Także to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to są tak zwane mikroubytki, mikrowycieki, które są na sieci, szczególnie na tej najstarszej sieci i ta woda po prostu sobie kapie, aż dochodzi do dużego wycieku, który jest przez nas zauważalny. I ten wyciek wtedy my jesteśmy w stanie uszczelnić, zlokalizować, gdy on pojawi się na sieci. Zazwyczaj taki wyciek również widzimy na stacji uzdatniania wody przez zwiększony wypływ. I myślę, że to są takie największe elementy. W ubiegłym roku mieliśmy taką jedną dużą awarię, gdzie rzeczywiście poszło mnóstwo wody w ziemię. No cóż, czasami jak się coś robi, to takie rzeczy się po prostu zdarzają. Także to tyle, jeżeli chodzi o te straty wody. Natomiast w skali, jeżeli byśmy wzięli skalę całego kraju,
to te straty wody, owszem, są duże, ja nie jestem z nich zadowolony, natomiast jesteśmy w, powiedzmy, raczej czołówce, jeżeli chodzi o straty wody, czyli mamy je dosyć niskie. Na niektórych gminach dochodzi do 40-50% strat, więc to tam jest rzeczywiście problem. Natomiast tutaj jest to niskie, natomiast zawsze można to poprawić. Pan prezes mówi o rekordowym wyniku PUIK-u. Ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie ta ogromna ilość tych ścieków obcych oczyszczanych oczyszczanych w oczyszczalni i wypuszczanych do krzny, które generują nam poważne koszty. Musimy za to ponosić opłaty środowiskowe. W roku 2020 wydawało się, że już jest jakiś progres, że te nasze działania polegające na modernizacji kanalizacji, na uszczelnianiu, na chociażby prowadzeniu tych kontroli wśród mieszkańców w zakresie podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, że one zaczęły przynosić efekty i w poprzednim sprawozdaniu już tam był pewien progres, było 46, stosunek 46 do 54. Natomiast w tym roku znowu wróciliśmy do tego, co mamy od kilku lat. Jest to blisko połowa, 49,2% wszystkich ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do krzny są to wody opadowe, gruntowe, te, za które nikt nie płaci, a które my musimy oczyścić. I panie prezesie, skąd znowu się, dlaczego się cofamy? Czy to jest wiedza panu znana? I jakie są pomysły na to, żeby to przyspieszyć ten proces, właściwie przyspieszyć, przywrócić już teraz proces spowolnienia tego i pójścia w tą stronę, żeby tych ścieków obcych było jak najmniej w naszej oczyszczalni? Myślę, że ten temat jest po pierwsze bardzo złożony, ponieważ wody, inaczej, ścieki obce, tak to nazwijmy, bo to jest pewien zespół wód, ścieków, czasami nielegalnych podłączeń, które też się zdarzają. Ostatnio mieliśmy takie dwa czy trzy nielegalne podłączenia, które w zasadzie sami mieszkańcy podczas, nie wiem, kontroli nadzoru budowlanego być może sami zgłosili. Natomiast na pewno w tym roku była bardzo duża ilość uszczelnień. Dopiero w tym roku to był taki główny element, czyli największe średnice i tam jak oglądaliśmy kamerowania przed samym procesem, to widzieliśmy jak ciurkiem na łączeniach rur na kielichach wpływała woda. Znajdowaliśmy najróżniejsze rzeczy w postaci desek między rurami. To już w ogóle kuriozum. Nie wiem, jak to się znalazło tam i kiedy się to znalazło. Natomiast do takich rzeczy dochodziło. Więc tak, w tym roku rzeczywiście największe średnice poszły i poszła duża inwestycja. To jest 6 milionów w uszczelnienie. Na następne lata mamy kolejne ulice również zaplanowane. Nie mam przed sobą wieloletniego planu, natomiast w wieloletnim planie są wymienione te ulice. Tak jak pamiętam, 11 listopada tak mi utknęła ta ulica w głowie, między innymi do uszczelnienia. Natomiast tutaj myślę, że wpływ może mieć pogoda. To znaczy, czy to jest rok mokry, czy to jest rok suchy. I to mnie tak natchnęło, bo jak kopaliśmy na ulicy Gałczyńskiego doły próbne do przewiertów sterowanych, to pamiętam, jak w ubiegłym roku na zlecenie robił to nam Melkan, wodę mieli już na 1,30 m. My w tej chwili kopiemy i w zasadzie schodzimy do tego wodociągu na 1,60 m. I dopiero zaczyna nam się pokazywać ta taka wilgoć gruntowa. Więc to może mieć, czyli krótko mówiąc, rok do roku mogła być różnica. 2020, nie znam sumy opadów, więc to jest moje przypuszczenie. Być może rok 2020 był po prostu suchy i też ten poziom wód na terenie miasta był niższy, a rok 2021 po prostu tych wód było więcej i one były najzwyczajniej wyższe. Ja kiedyś rozmawiałem z panem Andrzejem Soćko, to jest znany projektant w Łukowie, miłośnik wszelkich
wszelkich odkrywek archeologicznych i opowiadał mi, jak wykonywali odkrywkę przy Muzeum Regionalnym. Różnica w stosunku do tego, co kiedyś robił, a co było teraz, to było 80 cm w poziomie tej takiej wilgoci gruntowej. Także to pokazuje, jak ta woda migruje i wydaje mi się, że bez takiego pełnego uszczelnienia głównych kanałów my nie pozbawimy, jakby nie będziemy w stanie od tego uciec. Musimy kanał po kanale to wykonać. Natomiast to, co zrobiliśmy również od tego roku na tych kanałach, które sami budujemy, to przeszliśmy ze studzienek betonowych na studzienki plastikowe i tu widzimy różnicę dużą, ponieważ te studzienki owszem są droższe, natomiast to powoduje, że absolutnie nie ma, czyli jest pełna szczelność, nie ma infiltracji przez studzienkę, jeżeli chodzi o wody zewnętrzne. Natomiast na studzienkach betonowych, choćby nie wiem, jak one były dobrze uszczelnione, widać, jak ta woda się przy opadach wlewa. Ja wprawdzie z panem prezesem dzisiaj rozmawiałem już na temat inwestycji na Gałczyńskiego, ale panie prezesie, chodzi mi jak najszybciej, żeby zrobić ten przecisk w kierunku ulicy Jana Pawła II, bo miesiąc czasu rozkopane jest rozebrane to wyniesienie i tak mieszkańcy nie rozumieją i się dziwią, dlaczego nic się nie robi, mówią przy tym, wprawdzie tam w międzyczasie mnie nie było miesiąc czasu prawie, przecisk był robiony, ale jeszcze będzie w drugą stronę robiony, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć. Chodzi o wyniesienie to, żeby ułożyć kostkę i dziękuję. Kiedyś mój taki mentor techniczny mówił o tym, że coś nie jest proste jak kopanie dołków, choć budowa, szczególnie wodociągów, to jest kopanie dołków. Natomiast sytuacja jest nieco bardziej złożona. Ja po pańskim telefonie porozmawiałem z dyrektorem ZDM-u i tutaj myślę, że przede wszystkim trzeba nakreślić taki szerszy obraz całej inwestycji na ulicy Gałczyńskiego. To jest przykład inwestycji, którą zarówno spółka miejska, jak i jednostka miejska robią własnymi siłami. Robimy to razem, wspólnie i w porozumieniu z panem dyrektorem. Robimy to w zasadzie równolegle, czyli równolegle tam pracują dwie ekipy z dwóch jednostek. No a w związku z tym dochodzi do kompresji pracy. Najpierw trzeba było wodociąg wprowadzić, potem go zalać wodą, zalać chlorem, zdezynfekować, pobrać próbki, przebadać te próbki, czy ten wodociąg jest już zdezynfekowany i dopiero potem można dalsze prace prowadzić. My w międzyczasie jesteśmy jeszcze na wymianie przyłączy dla mieszkańców i tutaj dzisiaj schodzimy z tego pierwszego etapu, czyli ostatnie przyłącze zostanie wymienione na tym pierwszym etapie, na którym została odkryta ulica. ZDM następnie będzie wykonywał, znaczy to jest moje wyobrażenie, to jest pytanie do dyrektora ZDM-u, pewnie jakąś nawierzchnię tłuczniową, przygotowywał ją pod asfalt i przechodził dalej. I następnie my będziemy dalej prowadzić tę inwestycję, więc tu jest taka metoda step by step. A dlaczego? A dlatego, żeby mieszkańców nie odciąć od dojazdu do własnych posesji. Robimy to krok po kroku, segment po segmencie, tak żeby izolować ten ruch. Jeżeli chodzi o to wyniesienie, to dzisiaj pan dyrektor zadeklarował, że zresztą spotkał się tam z zastępcą kierownika, który aktualnie zawiaduje ulicą Gałczyńskiego i umówili się, jak można upłynnić ruch, czyli na ile można przykryć to, co zostało rozkopane. Niemniej jednak my w tej chwili czekamy na takie okienko u pana, który wziął od nas zlecenie na przewiert, przyjedzie, rozbierzemy kolejny fragment, tak żeby chociaż połowa skrzyżowania była przejezdna i dokonamy przewiertu. Dlaczego rozbierzemy? Ponieważ nie da się puścić przewiertu sterowanego pod płytami żelbetowymi. Tak? Jeżeli mamy beton, nie ma problemu. Jeżeli mamy żelbet, to zachodzi do zakłóceń w polu elektromagnetycznym. Po prostu jest to niemożliwe. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ulicę Gałczyńskiego. Trudno mi powiedzieć, myślę, że dyrektor ZDM-u najprędzej powie, kiedy wyślę tam ekipę na odbudowę chodnika, bo wiem, że od tego zaczyna, i na wyrównanie tego terenu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Ad vocem pan radny Baranowski, proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Co mają robić mieszkańcy, którzy dostali kosze na śmieci dawno i teraz te kosze pękają, bo proszę państwa, do samochodu jak się zaczepia i wyrzuca, to się uderza. I niektóre kosze ludziom popękali. I teraz czy to mają naprawiać na własny koszt? Państwo przewodniczący, państwo radni, kupować nowe. Jeżeli po kilku latach kosz się zużył, to po prostu trzeba go wymienić na nowy. A ten kosz zawieźć do pana burmistrza tam na wysypisko, tak? Bo to są kosze dane przez miasto. To teraz jak ja ten kosz wymienię, to ktoś powie, że ukradłem koszt, ten kosz od miasta. Zawieźć na PSZOK. Nie widzę osób, które chciałyby zabrać głos, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie z realizacji zadań za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Bardzo dziękujemy panu prezesowi. Ogłaszam półgodzinną przerwę.